Cześć na wszystkim, cześć, ja MC. Ja oto przed wami kolejny odcinek z gry Rayman 2, Wielka Ucieczka. Panie i panowie, zanim pójdziemy na sklepienie, jeden z widzów powiedział mi, że w tym miejscu, na Czarodziejskiej Polanie, na drugim poziomie, który żeśmy grali w pierwszym odcinku, pominąłem skrzynkę, ponieważ rozwaliłem te drzwi. Tłumacząc wam, że te drzwi trzeba rozwalić beczką, rzucając w nie, a potem zrobiłem tak i poszedłem dalej po prostu na poziom. I nie wszedłem tu, nie zebrałem tej skrzynki, która właśnie jest tutaj w środku. Dlaczego? Nie wiem. I tu jest właśnie ta skrzynka, którą widzieliśmy tutaj z dołu, jak byliśmy. Tak. Tam, gdzie ten robot nas rzucał beczkami. To tam poszliśmy z boku na chwilę, tam gdzie pija nie były. I tam mówiłem, że widziałem po prostu skrzynkę za taką kratką. Nie widziałem, jak jej zebrać. Teraz już wiem. I tajna skrzynka i tak nam jeszcze zostanie niezebrana, ponieważ musimy przejść z innego poziomu po prostu na Czarodziejską Polanę. Także, panie i panowie, uwaga. Przejście. No, witam serdecznie i możemy zacząć oficjalnie sklepienie. 4 skrzynki, 50 lumpsów. Lecimy, panie i panowie. Co nas czeka na sklepieniu? Dziękuję bardzo oczywiście za napisanie mi o tej skrzynce. Dziękuję, dziękuję. To są pająki! Fuck me, brother! O Boże, o Boże! Zapomniałem, to już? O nie, o nie, o nie, o nie! Fuck off, man! Dude, 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 dude! 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 I don't like you! Dude! Fuck right off! Fuck right off! Jak tak szybko przeszedłeś? O nie, teraz tu będzie cały czas. O Boże, okej, zrobiłem. Boże, użyłem tylko szkoły tego lumpsa, tak mi się wydaje. A wiecie co, każdy popełnia błędy? Umyłem zaraz tego. Umyłem tego pająka zaraz. Chryste. Ah, fuck! Lumpsie, ratuj mnie! Nie ratował mnie. Okej, man. Okej, jeszcze raz. Ciężko, bo jest szybszy ode mnie. That's not fair. To jest, pan czy to jest jego domena, nie moja. That sucks, man. Patrzcie, jak on zatupca. Halo. Ja powiedziałem, że tu jest już ta muzyka w ogóle. O, fuck, wcale nie pomaga. No, świetnie, co teraz? I dostanę drugie obrażenie od niego. Super. Muszę trzecie jeszcze? Nie, na szczęście nie. Nie, ja muszę ten lumps wykorzystać, nie mam pojęcia, to jest skrzynka w ogóle. Może po to muszę tego lumpsa wykorzystać, tę skrzynkę. No clue. I od nas przyjdzie ten pająk. Gdzie on jest? O, tutaj ja pierdolę! Mogę zabić? Mogę, ale co mi to da? Okej, tego się spodziewałem. Tego się spodziewałem. Tego się spodziewałem. Tego się spodziewałem. Nie chcę umrzeć, panie pająku. Proszę mnie zostawić. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Ty szkarłatna bestia! Szkarłatna! Szkaratna! Swój! Absolutna paskuda! O, super, jeszcze spadłem. Goddammit! Albo ja jakiś kurwa, nie wiem, krzywy jestem, albo to jest ciężkie po prostu. Chodź tu! Chodź tu! Zniszczę cię! Znaczy, to może cię nie zniszczę, ale. Ale przynajmniej taki mógłby być mój plan, żeby cię po prostu pokonać, zniszczyć, zabić, zamordować, żebyś zniknął z powierzchni tej ziemi. Raz na zawsze. To mogę sobie stanąć, tutaj przyjdzie. I tak. Kurwysyn. Okej, gdzie ja tu jeszcze muszę iść? Po lumsy. On skacze dookoła, a ja nie mogę sobie poskakać dookoła, bo pamiętam, że tak było. Tutaj jest naprawdę. Ratuj się, ratuj się, ratuj się, ratuj się. Oczywiście się nie uratowałem. Nie, może ja jakiś krzywy jestem. To jest oczywiście takie ciężkie. Wiesz co ci powiem? Nienawidzę cię. Gdzie jest ten lums? Gdzie jest ten lums? Ten lums tu jest gdzieś? Nie wiem, nie widzę. Dobra, muszę iść po prostu, tak mi się wydaje. Muszę po prostu tam sobie w lewo. Muszę doskoczyć w ogóle. To się skończy moją śmiercią na tym poziomie. Naprawdę. Jak ja mam go ominąć? Nie mogę go zabić. Ja mam na tyle mocy, żeby go zabić. Może ja tylko lumsa muszę faktycznie użyć, nie mam pojęcia. Też on tylko chodzi po tych pajęczynach, tak jak one są wyznaczone, a nie, że. Wiecie, o Boże, to był błąd, co ja zrobiłem, 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 co ja zrobiłem. Nie, to się skończy moją śmiercią. Jeszcze dwa hity, ja nie żyję. Dwa razy spadnę i nie żyję, dobra, wiecie, to spróbuję po prostu iść po tej pajęczynie, tak jak mi gra tutaj nakazała. Tak jeszcze, spadnę, super. Spadnę, będzie super.
naprawdę zrobiłem tyle poziomów różnych, a zarosli mnie pająk na pajęczynie? Are you fucking kidding me? Hit i nie żyje. Co ja mam zrobić? No tu przyjdzie już. No tu już jest. Okej, fajnie, to co ja mam zrobić? Czy ja mam go zabić? Czy ja mam go pokonać jakoś? Może olać go. Też może być. Tego rąsania nie używać, to nie skończę, po prostu całe tutaj te bieżki moje. Dobra, tu się uleczę przynajmniej, to jest plus. Spoko, tylko że on i tak tu przyjdzie, to nie ma żadnego znaczenia. Wiem, że walka z typerkiem nie jest aż tak ciężka, ale... ale dla mnie jest. Tu jest jeszcze zdrowie. Tylko że on tu na mnie czeka, już przecież nie dolecę na tę pajęczynę. Zabił mnie. Po prostu mnie zabił. Spróbuj jeszcze raz. Are you kidding me? A to co zrobiłem, co staje. To jest plus. No spróbuję go po prostu zabić. Wiecie co? Mam tyle zdrowia. Spróbuję go po prostu tłuc. Spróbuję go tłuc po prostu. Spróbuję go po prostu tłuc. Gnoja. Zobaczymy. Zobaczymy. Może go zabiję, to będzie miał spokój. Gin. Gin. Wiesz co? Umieraj. Umieraj. Zdychaj. Dobra. Lecę, zanim się pojawi kolejny. Jeżeli się pojawi kolejny. Nie dało się z tym pająkiem tutaj, wiecie? Naprawdę się po prostu nie dało. Idę po prostu na spokojnie już, bez żadnych pająków, bez żadnych przeszkadzaczy. Że moja pierwsza śmierć wejmę nie w ogóle nastała przez takiego po prostu pajęczarza, no nie wierzę. No dobrze. Widocznie tak musiało być. Rozejrzę się jeszcze, ale chyba zebrałem wszystko. Tak, okej. Tego, że się nie spodziewał. Tyle mam do powiedzenia. Absolutnie się tego nie spodziewałem. Ale cóż. Sklepienie. Sklepienie nie mówi, że tu będą pająki. Okej, 20 lunsów mamy z tego, co mi się wydaje. Czy ja słyszę? Globoxa? Tak, Globox, przyjacielu! Nareszcie, bo w takim czasie to jest w ogóle zamknięte. Okej. Ja przejmam lumsy. Globox, nasz przyjacielu! Idę po ciebie. O Jezus, okej. Udało mi się to zebrać, wow. Chodź, panie robot. Jego trzeba, muszę cały czas nawalać, okej, to spoko. To fajnie. Nice, okej. Co tutaj mamy? Więzień to wróg komisji numer 2. Jego deszczowy taniec spowodował korozję kilku dzielnych robopiratów. Deszczowy taniec. Nic, wejmenie Twisted nie ma żadnych zmianki o deszczowym tańcu Globoxa. Zero. O tak, Rayman jest najlepszy. Nie pamiętam, jaki głos mu zrobiłem. Wszystko fajnie, tylko że... O Boże, ta kamera. Globox? Globox. Pytam na górę, możemy do ciebie wejść, powiedz mi. Jakoś. O, właśnie. Cześć, Globox! Dawaj ten swój deszczowy taniec. Tak. To jest deszczowy taniec Globoxa, o którym w ogóle mówię. Nie ma wzmianki kompletnie w trójce, co jest moim zdaniem absolutnie dziwne. Mam nadzieję, że pomijam nic, bo nie chcę tutaj się wracać. Na ten poziom tak typowo nie chcę się wracać. Powiedzmy sobie pająki pieprzone, to jest w ogóle tak. Ukryty lumsik jeden, to pamiętałem. 30 na 50, okej. Okay. Globox, potrzebny jesteś. Przyjacielu. Jeszcze pytanie z Globoxa, nie mogę. There we go. Możemy na górę polecieć teraz. Nie, chwila. Stop, stop, stop. To są lumsy. Czy tego mogę odbić? Nie, to są lumsy do zebrania. No to... What? What? Chwila. Tu są do zebrania lumsy. Boże, cześć Globox. Tu są do zebrania lumsy. Ja się pytam, jak te lumsy mam zebrać i jak mogę je zebrać. Muszę podskoczyć po prostu? Okej, tylko podskoczyć w porządku. Jak skaczę, to się zatrzymuje pode mną? Pod pojma? Nie, okej.
Okej, okay, czyli mam tylko jednego lumca, czy więcej? Więcej nie widzę, może się po prostu nie enderują. Okej, okay, za chwilę to przejdzie z powrotem. My tu wsiądziemy. A, Heyman dwójka. Zebrać tu wszystko to jest katastrofa. No, let's go. Mamy więcej lumców, ale zbierzemy chyba normalnie stojąc w miejscu. Tak jest. Wiele razy tego jednego tutaj lumca pominąłem, to jest... Ło! Dużo razy. O, dzień dobry. A, musimy globoksa wypuścić, no tak. Poleciało. Może globoks przejść, nice. Czy tu jeszcze jakieś lumsy mamy ukryte, bądź do zabiania? Pewnie tak. Pewnie tak. Okej, okay, tu mamy coś. Co było? To było. Globox, ty idziesz? Halo, przyjacielu, chodź. Potrzebujemy dzisiaj twojego tańca deszczowego. Przywołaj deszcz, przyjacielu. Ja sobie z tym ogniem piekielnym. Come on. Jest tak głupi. Nie dziwię się, że nie było go w trójce, tak w sumie zastanawiam się. Ja chyba rozumiem dlaczego. What? Aha, o shit! Uuu. Ale tak samo jak w trójce, nawet takie same animacje ma bardzo podobne, że Globok się boi po prostu przeciwników wszystkich możliwych. I kamera tutaj nie pomaga, absolutnie. Daliśmy radę. O co chodzi, boisz się? Nie, Globok się nie bać. Bać się to razem wstyd, wiesz przecież. Okręt wojenny i piaci są bardzo niebezpieczni. Och, gdybym tylko miał więcej moich mocy. Mocy? Globok zapomnieć! Kolejnego wstępnego lumsa mam. Nice! Ciekawe co będziemy mogli robić. Wstępny lums! Li dać lums, aby zrobić twoja pięść silniejsza. Li powiedzieć, naciśnij spację na dłużej, a twój strzał może być silniejszy. Przytrzymanie spacji zwiększa siłę mojego strzału. Okej. Okay. No i tak, teraz mamy oczywiście tą mechanikę taka sama jak była w imieniu trójce, czyli przytrzymujemy na strzał i jest on po prostu silniejszy i mocniejszy. Co my tu mamy? O! Statek wojenny. No, oczywiście Globox się boi. Standardowo. Okej, okay. A ja się tak cofnę, bo tu... Oczywiście mamy coś schowanego. Czy stąd w ogóle przyszliśmy? Stąd przyszliśmy, to coś jest schowane gdzieś. Bo wygląda by było schowane, ale chyba nie jest. Też mamy jednego grzyba, na którego możemy skoczyć. Mamy drugiego grzyba, na którego możemy skoczyć. Czy ktoś tu jest? Chyba nie, chyba za bardzo kombinuję. Never mind, let's go. Nie jest czysto, Globox, absolutnie. Nie jest czysto, przyjacielu. A teraz są wywalone, tak? Oto. Nie, wystarczył się, okej. Okay. Jak ja mam z nimi walczyć tutaj? Nie pamiętam teraz. Robot przyszedł. A widzicie? I jeb robota. On jest oj silniejszy już ten robot. Widzicie, nawet strzały ma silniejsze. No, stań w miejscu. Dostaniesz papę. Dokładnie. Aż mamy ten. Pioruny pięknie. Trzeba dostał i umarł. Globox, czysto jest. Chodź. Przyjacielu. Chodź, czyściutko jest. Jeszcze lew dupę. Teraz mamy żółte te pięści, a nie niebieskie, jak mieliśmy przed chwilą. Taka ciekawostka. Tam na dole coś jest? Nie, nic nie widzę, nic nie słyszę. Przypomnę tutaj Globoxa, żeby nam te drzwi rozwalił. Idziesz, przyjacielu? Chodź. Dawaj! Swój taniec magiczny. Nice. No ten taniec się powtarza. Oh fuck! Wow. Obie zaskoczyłeś, kolego. Ale zaskoczy cię moja pięść, twoją twarz. A! Taki będę. Mogę tą pięść przytrzymać? O właśnie. Dostał? Dostał. Dobrze. Tak, musimy się za Globoxa cały czas zwracać, bo on się boi, trzeba mu powiedzieć, że hej!
Jest w porządku. Wszystko jest okej, nie ma już zagrożenia, możesz iść z nami. No, trzeba po niego wracać ogólnie. Uje, tu rumców. Ejo. Jak fajnie. Okej, tutaj ogólnie musimy wejść. I teraz tak. Co? Ja słyszę tutaj skrzynkę. Gdzie ona może... Aha, jest. Okej. Jest i skrzyneczka. O Boże, nie. Pozwoliłem ją? Nie, oczywiście, że nie. Naprawdę? Ja się wybijam za nisko. Za każdym razem wbijam się za nisko na tych szkarłatnych lumsach. I muszę nad tym poćwiczyć. O, there we go. There we go. O to chodziło. I pięknie. A teraz, Globox, potrzebujemy ciebie, żebyś ty wyrósł to. Bo wiem, że możesz, wiem, że potrafisz. Dokładnie. Podaj roślinkę, żebyśmy mieli tutaj wejście na górę. Nie jest wejście na górę, tylko to jest ten. Jak był ten? O właśnie, Solid Snake. Snake? Snake! Muszę widać, ale oni są za głupi, żeby to ogarnąć. Po prostu przejść jak Solid Snake w kartonie. Identyfikacja w toku. Wszystko w porządku. Dlatego krzak z uszami. Drzwi wyłączone. Krzak z uszami. A Globoxa w ogóle nie wykrywa jako zagrożenie. Co jest dzienek, skoro jest w ruchu wyższy numer 2, to powinno go wykrywać. No ale go nie wykrywa. What can we do? 5 lumsów i wiem, że to 5 lumsów jest. Oj, wiem, proszę mi wypuścić. Proszę mi wypuścić. Ja wiem, że te lumsy są. Już wam pokażę. Już wam pokażę, jeżeli uda mi się tutaj w ogóle wejść. There we go. Tutaj są schowane. Widziałem je już przed chwilą. Więc wiedziałem, żeby tu wejść. There we go. Co mówisz? Nie mogę pójść z tobą, moja ukochana Aglet. Chcę mnie zobaczyć. Dobrze, w porządku, to Globox rać sobie. A my idziemy dalej walczyć z piratami i ratować świat. Wiesz, to jest coś, co powinniśmy aktualnie robić, panie Globox. Bonusowy poziom. I wydaje mi się, że dostaniemy teraz te złote pięści. Takie mam poczucie. Ta sisza mała wróżka ma start! Dawaj, dziecko, ja cię proszę, dziecko, ja cię please. Jaka ta jest teraz dłuższa, czy taka jak była przez ostatnie dwa ostatnie tory bonusowe? Wydaje mi się, że teraz będzie dłuższa ta trasa. Dobra, muszę zmienić rękę, bo mnie już boli. Let's go. Nie możesz pykać z piratem. Nie pozwolę ci na to. Dobrze. Taka sama trasa była, okej. Czyli naprawdę szybki. Spójrz, co tutaj będzie, kto by wygrał. I to będą chyba pięści. Nie, dalej zdrowie? Dalej tylko zdrowie. Okej, pojdę. Zapisujemy gierkę. Następny poziom przed nami to jest Zatoka Wielorybów, panie i panowie. Zatoka Wielorybów. Mamy prawie połowę klatek i prawie połowę lumsów w sumie też. No i co? Dobra, sobie sklepienie. Zatoki Wielorybów nie będziemy już zaczynać, bo to jest drugi poziom. Także zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Ponieważ mówię, to jest długi poziom. I to faktycznie, nie żartuję, jest długi poziom. Także następny odcinek jest Zatoka Wielorybów i będziemy oczywiście kontynuować na przykład w Rejmenie dwójce. A na razie cóż, dziękuję za oglądanie, dziękuję za uczestnictwo w tym odcinku. Trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć i pa pa!